Adrianna Sobol, witam Państwa w Akademii Astmy. Dzisiaj porozmawiamy o jakże ważnym temacie od astmy łagodnej do ciężkiej objawy, diagnostyka i przebieg tej choroby. Moim gościem jest pan dr Piotr Dąbrowiecki, specjalista chorób wewnętrznych, alergolog. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie doktorze, a skoro prowadzimy tutaj tę Akademię Astmy, to dla mnie jest bardzo istotne, żeby rzeczywiście tak rozłożyć ten temat na części pierwsze. Więc moim pierwszym pytaniem będzie przede wszystkim ja, czym jest astma? Jak wygląda tak naprawdę, jakie są pierwsze objawy, mm -hmm. kiedy tak naprawdę ta choroba może się u nas rozwinąć? Mm, oczywiście dobrze zacząć od definicji, dlatego że ona zawiera w sobie bardzo istotne elementy. Czyli definicja astmy jest to przewlekła choroba zapalna układu oddechowego. Która charakteryzuje się następującymi objawami: to jest kaszel, świszczący oddech, uczucie duszności, uczucie ciężaru w klatce piersiowej. Przynajmniej dwa te objawy jednoczasowo występujące u pacjenta. To taki pacjent jest przez nas lekarzy zajmujących się chorobami układu oddechowego, jakby podejrzewany o to, że może mieć astmę. Kiedy ta choroba może się rozwinąć? W jakim, w, ogóle, w jakim wieku czy to jest jakieś rozróżnienie pomiędzy dzieci, dorosłych? Na jakim etapie? Na astmę możemy zachorować w niemowlęctwie i ta choroba może się pojawić u dzieci, młodych dorosłych, u dorosłych, u osób w wieku podeszłym, czyli patrząc na grupę pacjentów, którzy zachorowują i leczą się na astmę, to jest od 0 do 100 lat. Okay. Czyli Także na każdym etapie. Na każdym etapie. Jest to najczęściej choroba jakby spowodowana tym, że pacjent ma objawy alergii, mhm. czyli to stan zapalny związany z alergicznym zapaleniem, w układzie oddechowym, doprowadza właśnie do tych objawów. Oczywiście to, co się dzieje w środku pacjenta, to jest te typowe. Zmiany anatomiczne, które powstają w układzie oddechowym, to jest obrzęk błony śluzowej, bo jest naciek komórek immunokompetentnych, które są zapraszane do tych płuc z powodu tego, że dana osoba ma alergię. To jest nadmiar gęstej, lepkiej wydzieliny, które dodatkowo zwęża oskrzela, utrudniając pacjentowi oddychanie. I zmuszając go do kaszlu. Mhm. I w końcu skurczą skrzeli, który jest odpowiedzialny najczęściej za uczucie duszności, ale również za te świsty oddechowe. Trochę przypomina to, jak wypuszczanie powietrza z balonika: jak jest duża rurka. Bezgłośnie, jak jest zwężona, to pojawia się świst. Mhm. I taki świst w układzie oddechowym, który słyszą pacjenci, czy my słyszymy jako lekarze w trakcie usłuchiwania pacjentów jest najbardziej charakterystyczny dla tej choroby. Mam takie poczucie, pracując od lat z pacjentami chorymi przewlekle, Polak jak długo może, tak leczy się sam. I niestety też dostępność przeróżnych leków w aptece, łatwa dostępność. Mam takie poczucie, że również wpływa na to, że pacjenci, no właśnie ta diagnostyka trochę no gdzieś nam kuleje, tak? Zanim ten pacjent pójdzie do lekarza, często tak naprawdę no, mija bardzo, bardzo dużo czasu. Co powinno nas zmotywować? Czy mam rację? Czy w obliczu astmy jednak pacjenci szybciej się mobilizują, czy nadal na tym obszarze pojawiają się jakieś problemy? różnie bywa. Mhm. Wszystko zależy od stopnia dolegliwości, tak? mhm. Jeżeli ktoś ma ciężką duszność, ma spadek saturacji, wystąpiła u niego sinica w związku z tym, że na tyle się skurczyły, że doprowadziły do niewydolności oddychania, no to wiadomo, pogotowie, szpital i wszystko się zaczyna i właściwie w tym momencie często definiowane jest to rozpoznanie. Mhm. Natomiast tu mówimy o ciężkiej postaci choroby. Natomiast gro pacjentów łagodnie choruje, czyli zaczyna się niewinnie. To jest kaszel, który trwa bardzo długo. 8-12 tygodni dziecko czy osoba dorosła po prostu kaszle, suchy, męczący kaszel, nasilający się przy zmianie pogody, nasilający się w momencie, kiedy pojawia się zmiana temperatury, ciepło, zimno, w trakcie wysiłku fizycznego. No i ten pacjent idzie do doktora, doktor go osłuchuje nic nie słyszę, no. Jest ok. Jest ok, no, kaszel to nie choroba, mhm. proszę przyjść, jak będzie coś istotnego. Tak. Czyli to trochę powoduje, że pacjent mówi, ok, no dobra, kaszle, kupię sobie jakiś syrop. Mhm. To nie przechodzi. Doktor daje antybiotyk, to nie przechodzi. No więc większość pacjentów budzi się w momencie, kiedy pojawia się kolejny element albo świszczący oddech, charakteryzujący to, że jest skurczo skrzeli i towarzysząca duszność, czyli pojawia się problem z oddychaniem, który najczęściej towarzyszy pacjentowi w trakcie albo wysiłku fizycznego, albo infekcji układu oddechowego, czyli mamy kaszel, mamy duszności, no i pacjent mówi: No, to nie jest normalne, tak? Mhm. Kaszel to ja rozumiem, ale już kaszel z dusznością, to ja chcę wiedzieć, dlaczego tak jest, tak? tak. Więc znowu do doktora, doktor najczęściej. Rozpoznaje wtedy zapalenie oskrzeli. Mhm. Poniekąd ma rację, bo to jest zapalenie oskrzeli, ale mhm. alergiczne zapalenie oskrzeli. Tak? Mhm. Często nie ma nic wspólnego z bakterią czy z wirusem, a często ma, bo infekcje wirusowe i bakteryjne nasilają objawy tej choroby. Okay. Czyli koniec końców pacjent dostaje antybiotyk. I znowu mu nie pomaga. No właśnie, i znowu mu nie pomaga, i to się przedłuża, niestety, w czasie, aż często dochodzi do takiej sytuacji, no właśnie bardzo niepokojącej, kiedy, tak jak pan doktor wspominał, że prawda, jest silnica, trzeba wezwać pogotowie, mm -hmm. to są sytuacje takie. Wtedy które... już łatwo się stawia to rozpoznanie, ale szkoda, że trzeba było czekać, aż. Tyle czasu, mhm. żeby rozpoznać. W Polsce około 7 lat czekamy na rozpoznanie astmy od pierwszych objawów tej choroby. To jest, to jest zdecydowanie długo. za długo. Średnia europejska też jest wysoka, bo to jest około 3,5 roku, no ale 3,5 a 7 to jest dwukrotnie dłużej. Lekarze zastanawiają się, czy ten kaszel, czy te objawy to rzeczywiście jest astma. I to jest największy problem z, mhm. w diagnostyce że astma zmienną jest, tak? Mhm. Czyli astma występuje, może występować przy wysiłku fizycznym, yy, po kontakcie z alergenem, ale kiedy pacjent sobie przyjdzie do doktora, pół godziny posiedzi w kolejce, jest w yy, temperatura niezmienna, Ech. nagle wchodzi doktor mówi, ale o co mhm. chodzi? Mhm. No i tutaj bardzo ważny jest ten wywiad, żeby lekarz zaufał pacjentowi, mhm. że ten kaszel, świsty duszności rzeczywiście były. Yy, więc ja z reguły przygotowuję tego pacjenta, bo też jakby to samo zdarza mi się w praktyce. Czyli też przychodzi pacjent, który opisuje bardzo kwieciście swoje objawy, a ja nic nie słyszę. E, więc mam narzędzia, które. Służą mi do tego, żeby zweryfikować to rozpoznanie, czyli wykonujemy np. badania czynnościowe układu oddechowego, robimy spirometrię, robimy pikflometrię, badamy tło alergiczne pacjenta, robimy testy alergiczne, badając tlenek azotu w wydychanym powietrzu, który jest markerem stanu zapalnego zależnego od eoznofilii, które Naciekają układ oddechowy. To od razu, jakbyśmy mogli wyjaśnić, właśnie mm -hmm. co to są, z jaką pełnią funkcję, to eozenofile, tak? Dobrze mm -hmm, wypowiedziałam, tak, Bardzo trudne słowo. <grym> Te eozenofile to są takie komórki układu immunologicznego, które akurat u chorych na astmę pojawiają się w nadmiarze w obrębie układu oddechowego. One są tam zapraszane najczęściej z powodu tego, że pacjent jest alergikiem. Mm -hmm. Czyli taka klasyka dziecko z uczuleniem na roztoczaku żydomowego ma zatkany nos, często katary, często infekcje, mm -hmm. które później okazają się, okazują się zaostrzeniami astmy. No i w układzie oddechowym, czy w górnych, czy w dolnych drogach oddechowych jest nadmiar eoznofilii. To one powodują obrzęk błony śluzowej, one powodują wydzielanie gęstej, lepkiej wydzieliny i one konsekwentnie Kurczą oskrzela poprzez wydzielane cytokiny, które doprowadzają do obturacji oskrzeli, tak? czyli zwężenia światła oskrzeli, które tak bardzo no, nie, niekorzystnie wpływa na samopoczucie pacjenta. Czy są jakieś niespecyficzne objawy astmy? A, niespecyficzne, no, czyli coś, co nie w pierwszym rzędzie świadczy Dokładnie. o tej chorobie. Zdarza się. Mhm. No. Sam kaszel, prawda? No kaszel jest to najczęściej występujący objaw y, problemów y, z układem oddechowym. Tak. Górnym, z górnymi drogami oddechowymi i z dolnymi drogami oddechowymi. Y, więc kaszel nie zawsze świadczy o astwie, ale jeżeli ten kaszel trwa ponad 8-12 tygodni, jeżeli nie towarzyszą cechy infekcji układu oddechowego, które mogłyby wyjaśnić przyczynę tego kaszu. Jeżeli on się nasila w typowych sytuacjach, czy wysiłku fizycznego, kontaktu z alergenem, zmiany temperatury, ciepło, zimno, no to on już bardziej nam przypomina taki astmatyczny kaszel, mówiąc kolokwialnie, a my, jako lekarze zajmujący się chorymi na astmę, wiemy, że jest coś takiego jak zespół Coreao, czyli Kaszel astmatyczny, tak? czyli mhm. nie występuje skurczą skrzeli, rzadko zdarzają się świsty, ale ten kaszel, kaszel taki męczący, suchy, drażniący, to jest właśnie typowe dla astmy. I leczymy ten kaszel, jakby to była astma. Okay. I jeżeli podamy typowe dla astmy leki, czyli sterydy wziewne, kaszel mija. I później odstawimy te leki, on się znowu pojawia, to jest astma. Mhm. Mimo, że w spirometrii nie znaleźliśmy obturacji, mimo, że y, nie było tych innych wykładników świszczącego oddechu i uczucia duszności. Natomiast bywają, no sama duszność jako taka, tak? Mhm. Duszność ex definitione to jest jakby z, y, y, uczucie braku powietrza, które... Definiowane jest poprzez deklarację pacjenta, mhm. czyli subiektywne uczucie braku powietrza. No i teraz taki brak powietrza, czyli duszność występuje w astmie, mhm. ale występuje w chorobie wieńcowej, występuje w refluksie, występuje mhm. u osób, które się zdenerwują. No tak, dużo jest. W prawda. chorobach układu kostno-stawowego. Więc znowu, my jako specjaliści, czy jako lekarze rodzinni, opiekujący się pacjentem, musimy starać się, używając wywiadu i dodatkowych badań, zweryfikować, czy ta duszność to rzeczywiście jest dusznością związaną z układem oddechowym. I mamy takie narzędzia. Takim najprostszym narzędziem jest pikflometr, czyli to jest miernik natężonego wydechu. Mhm. Ten natężony wydech, po prostu nabieramy powietrza i z całej siły wydmuchujemy do specjalnego urządzenia. Bardzo taniego, kosztuje około 40 zł, można kupić w aptece. I mierzymy sobie, rano i wieczorem. I wtedy, kiedy odczuwamy duszność. Mhm. Jeżeli czujemy się komfortowo i mamy jakiś pomiar, a w momencie, kiedy odczuwamy duszność, ten pomiar jest zdecydowanie gorszy o 20-30%, to to jest charakterystyczne dla astmy. Czyli z jednej strony łatwo jest rozpoznać tą chorobę, a z drugiej strony trudno jest znaczy, ją rozpoznać. Ja dostrzegam bardzo dużo pułapek. Tak, e, bardzo dużo Jest pułapek, ich bardzo dużo. Tak, e, dla lekarzy, właśnie rodzinnych, tu jest wiele takich objawów, które rzeczywiście można mm -hmm. przyrównać wielu różnym Innym różnym chorobom, chorobom ta, prawda? Dokładnie. Ale dlatego chciałabym się na chwilę zatrzymać, już pan doktor o tym trochę wspominał, o tej diagnostyce, tak? Mm -hmm. No bo y, zaczynamy co, od badania krwi z rozmazem. Nie, zaczynamy od wywiadu. Okay. Wywiad to jest podstawa. Jeżeli. Ustaliliśmy, że pacjent, który do nas przyszedł, yy, mówi o tym, że ma przewlekły kaszel, że ma incydenty świszczącego oddechu, że ma uczucie duszności, to możemy go podejrzewać o astmę. No więc badamy tego pacjenta. Mm -hmm. Jeżeli osłuchując, yy, ale nie po prostu ten pacjent, który sobie oddycha swobodnie, tak jak ja z panią rozmawiam, tylko tak. nabiera i mhm. wypuszcza to powietrze intensywnie. Jeżeli mhm. słyszymy wtedy świsty, to jest to charakterystyczne dla astmy. Mhm. Więc już samo badanie pacjenta w gabinecie jest w stanie nam dużo powiedzieć. Następnie wykonujemy badanie spirometryczne, czyli oceniamy drożność układu oddechowego. Spirometria bada pojemność płuc i przepływ powietrza przez kolejne partie układu oddechowego. Jeżeli jest obturacja, czyli nie stosunek między prawidłową pojemnością mhm. a Zwężonym oskrzelem, no to to jest charakterystyczne dla astmy. Podajemy leki, jeżeli to mija, to jest astma. Tak? Mm -hmm. Możemy oczywiście ten pikflometr, który już opisywałem, wykorzystać. No to jest, to jest bardzo przydatne narzędzie. Tak. Wykonujemy testy alergiczne, żeby. Sprawdzić, co jest przyczyną mhm. tego, że w tym układzie oddechowym coś jest nie tak, że jest ten stan zapalny. Często to są alergeny, tak? Czyli testy są dodatnie czy testy naskórkowe, czy testy z krwi. I wykonujemy morfologię krwi, żeby zobaczyć, jaki jest poziom eoznofilii, mhm. bo on jest charakterystyczny dla właśnie takiej astmy eoznofilowej i mamy tutaj możliwości ingerencji w ten problem, bo podstawowe leki które stosujemy w terapii astmy, czyli leki, czyli sterydy wziewne, hmm. właśnie działają na eoznofile. Hmm. Czyli inhalujemy lek, który powoduje, że te eoznofile uciekają z płuc, że ich jest mniej, że ten stan zapalny, ten obrzęk, nadmiar wydzieliny, skurcz oskrzeli po prostu mija i pacjent, jest, nie, pacjent nie ma objawów, bo nie powiem, że on jest zdrowy, e, ale on ma astmę. Ale biorąc leki, ten pacjent zaczyna przypominać zdrową osobę. Na samym początku naszej rozmowy rozdzieliliśmy to, że jest asma łagodna, prawda, I astma ciężka. Czym ona się różni i czy tak naprawdę pacjent może przejść tak naprawdę od tej asmy łagodnej do postaci ciężkiej? No, różni się stopiem, stopniem nasilenia objawów, mhm. czyli mm, chory na astmę, mający kaszel i duszność po kontakcie z alergenem raz w miesiącu, to jest chory na astmę. Mhm. Osoba, która ma objawy co dwa tygodnie przy wysiłku wizerzym, to też jest chory na astmę. Osoba, która ma objawy raz w tygodniu, to też jest osoba chora mm. na astmę, ale chory na astmę ciężką, ma objawy codziennie. Może się wybudzać w nocy z powodu kaszlu i duszności. I wtedy to zmusza go do wzięcia inhalatorów, na przykład najczęściej między trzecią, czwartą, piątą rano. To jest osoba, która ma zaostrzenia tej choroby, mm -hmm. czyli bierze leki, kolejne wzrastające dawki i nic, musi wezwać pogotowie, musi pojechać na SOR, mhm. jest często hospitalizowana z powodu astmy. Musi brać um, ratujące życie leki, takimi ratującymi le życie lekami są sterydy doustne. Mhm. One steryd i steryd, steryd wziewny to jest bezpieczna terapia, która tak naprawdę poza tym, że leczy, oskrzela, to nie daje żadnych obciążeń dla organizmu. Steryt doustny to jest dawka tysiąc razy większa, tak? Mhm. To tak jak antybiotyk. Jak posmarujemy skórę, nic się nie dzieje. Tak. Ale jak łykniemy tabletkę z antybiotykiem, dzieje się więcej, mhm, tak? I tak samo jest tutaj. Steryt wziewnie bezpieczny. Mhm. Steryt doustny, musimy go zastosować, żeby mhm. uratować przed śmiercią pacjenta. Mhm no ale on pozostawia swoje konsekwencje tak czyli obciąża tego pacjenta czyli taki chory na astmę ciężką to jest pacjent z dużą ilością objawów z zaostrzeniami choroby y, czasami z hospitalizacją czasami przyjeżdża pogotowie biorący y, co jakiś czas do ustne sterydy, żeby wyrwać się ze szponów tego y, zaostrzenia choroby, no i żyjący pod dyktando tej astmy, tak? Y, takich pacjentów w Polsce jest około 60-80 tysięcy. To jest dość dużo. Bardzo dużo. Zastanawiam się, bo często pacjenci zadają takie pytanie, czy mogę zrobić coś dla siebie więcej, żeby właśnie nie doprowadzić do zaostrzenia choroby, żeby właśnie z tej postaci łagodnej nie przejść do astmy jednak takiej ciężkiej. Mm -hmm. Czy pacjent ma na to wpływ? Oczywiście, ma bardzo duży wpływ. Prawidłowe leczenie, przede wszystkim wczesne rozpoznanie, mm -hmm. tak? Nie 7 lat. Tak. Y moim marzeniem jest, żeby rozpoznawać astmę w momencie, kiedy ten pacjent no, w ciągu. Ostatnich dwóch lat miał te objawy, czyli mm -hmm. do dwóch lat postawienie rozpoznania to jest moim zdaniem ok, własnie łagodne, I co nie jest proste. Mówiliśmy tak. o tych różnych ograniczeniach, mm -hmm. tak? to byłoby super. Czyli skracamy o połowę czas rozpoznania od średniej europejskiej, która jest 3,5 roku. Czyli stawiamy szybko, wczesne rozpoznanie, które umożliwia nam odpowiednie leczenie. Mm -hmm. Czyli dajemy pacjentowi najlepsze leki, jakie możemy dać, czyli sterydy wziewne w adekwatnej dawce. tak? Mała, średnia dawka sterydów ziewnych jest w pełni bezpieczna i pozwala na kontrolę choroby, czyli zmniejszenie stanu zapalnego. A to stan zapalny nieleczony z powodu braku rozpoznania albo nieleczony z powodu steroidofobii, mm -hmm. tak? czyli steryd wziewny nie, to ja tak, nie, chcę, tego to nie wezmę. Ale niebranie sterydów wziewnych zwiększa ryzyko zgonu i zwiększa ryzyko przejścia w. Ciężką postać choroby. Co więcej, zmusza nas, bo mamy jednak objawy, do brania leków y, ratunkowych. Takimi mm -hmm. lekami ratunkowymi są leki rozszerzające oskrzela, krótko działające, tak zwane niebieskie inhalatory. Tak? Mm -hmm. I w tym momencie, jak mam duszność, biorę niebieski inhalator. Minęło. OK. Za chwilę jest znowu. Biorę niebieski inhalator. I jest duża grupa pacjentów w Polsce to jest kilkanaście tysięcy pacjentów, którzy nadużywają tych leków. Czyli leką, leczą się tylko doraźnie. Mhm. Mi to przypomina na przykład, nie wiem, leczenie zapalenia płuc paracetamolem. Okay. No, nikt tak nie robi, tak? Z czego to wynika? Dlaczego? Z braku świadomości. Bo jeżeli biorę, biorę lek, który powoduje, że od razu mi duszność mija, to, to jest lek podstawowy dla mnie. O, no to też to piękne zabezpieczanie lęku, prawda? No tak, ale za chwilę jest znowu, więc biorę znowu. Czyli dochodzi do zjawiska tachyfilaksji, czyli po prostu organizm się przyzwyczaja, potrzebuje coraz więcej. Mm -hmm. Ten lek działa poprzez receptory. To jest betamimetyk, czyli łączy się z receptorem beta, ale jak jest go za dużo, to ten receptor się chowa. Mm -hmm. No i nie działa. Trzeba dać dużo, 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 tak? Jak damy dużo, no to... Pojawiają się powikłania, czyli serce przyspiesza, jesteśmy poddenerwowani, nie możemy spać w nocy, a to wszystko się kończy w momencie, kiedy podamy sterydy wziewne, bo sterydy wziewne wyciągają te receptory, na które może działać ten lek. Czyli aktualnie u pacjenta z objawami raz w miesiącu, raz w tygodniu, codziennie stosujemy sterydy wziewne wraz z z lekiem rozszerzającym oskrzela, najczęściej z formoterolem. To jest taki długo działający lek, który rozszerza nasze oskrzela. I ci pacjenci najczęściej nie przechodzą w postać umiarkowaną i ciężką. Mm -hmm. Wczesne rozpoznanie, szybkie odpowiednie leczenie i ujawnienie przyczyny choroby. Czy to alergia, czy to infekcja, nietolerancja aspiryny, no nie wiem, palenie tytoniu. Życie w zanieczyszczonej atmosferze, na przykład zły piec w domu, który zanieczyszcza atmosferę. Mam takich pacjentów. To zresztą podsumowując trochę tą naszą rozmowę, jak mówimy, rozmawiamy sobie tutaj o objawach, o diagnostyce, zawsze nasuwa się jedna taka, taka bardzo ważna kwestia: edukacja, psychoedukacja i w ogóle wczesne rozpoznanie. Jeśli towarzyszą nam objawy, o których sobie dzisiaj rozmawialiśmy, trzeba jak najszybciej zgłosić się do odpowiedniego specjalisty. I nie ignorować tych objawów na zasadzie, a dobrze przeszło, to, to może tak mam. Tylko rzeczywiście szukać przyczyny i wtedy można tak naprawdę zastosować najlepsze rozwiązanie dla pacjenta, który ma na końcu dnia przełożyć się na jakość życia tego pacjenta. Zdecydowanie tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.